Siemaneczko, z tej strony DimFi, dzisiaj witam w kolejnym odcinku z Gotika. Powiem wam, że dzisiaj się trochę będzie działo ze względu na to, że musimy porobić już misję, żeby się przyłączyć do starego obozu. Myślałem, że patrzę. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę! Co był za wulgarny człowiek, trochę chyba cię poniosło. No nic, pójdźmy dalej, zobaczmy. Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję! Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi! Banda wieprzy, nienawidzę ich! Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic! Każdy cholerny dupek! W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ale jak wró... Ban... Teraz... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Jeśli myślisz, że... Musisz uważać na to, co mówisz przy obcym. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Aha, zapamiętam sobie. Dobrze, zapamiętam sobie. Mam pomysł. Pamiętacie Henryka? Nic ode mnie nie chciał teraz. Nie chciał mnie zaatakować. Może dlatego, że... miałem w nosie kopacza. Znaczy strażnika. Kurczę, wytrych pękł. Mogę sobie zapisać. Mam pomysł, żeby ich po prostu pookradać, z tego względu, że w tych skrzynkach jest całkiem sporo rudy, wody, przedmiotów, miksturek. Podobno w którejś jest nawet teleport do starego obozu, nie wiem skąd. Ale... Hej ty! Pewnie będzie zaraz hejty. O, tu jak masz szczęście, już miałem wyklepać ci buźkę. Szakal. Krwi! Chcę twojej krwi! Masz szczęście, już miałem wyklepać ci buźkę. Ja już myślałem, że on wyciągnął i no jak powiedział taki tekst, hej, chcę krwi, twojej krwi. Musisz uważać. To wydawało mi się, że będzie mnie chciał zabić. Hej ty! Hej ty! Jest skrzynka, czy coś cennego w tej skrzynce. Na pewno, zapamiętajcie sobie, na 100% tutaj będziemy musieli wszystkie skrzynki posprawdzać. Nie będzie, że boli. Bo też jest skrzynka, nie wiedziałem, nie zwróciłem na nią uwagi nawet. Kurde. Chyba zacznę robić tak, jak jedna osoba mi poradziła. Przed otwieraniem zamków, jeśli nie chcesz złamać wytrycha, to zapisuj grę. To nie trwa długo, a potem można wczytać i jest... Bardzo ładnie. 4 razy w lewo ta skrzynka była sterszynka. Hej, jazda totalna, dobra. Poszukajmy dalej. Trochę wysoko było, ale dobra. Hej, ty! O, patrz w środku. Ale też kiedyś go okradłem. Tam nic nie ma z ciekawego w tej skrzynce. Ale są skrzynki gdzieś na przykład 80. To też jest całkiem sporo. Tu mamy kolejną, zapiszmy sobie. Jednak ziarno prawdy. Szybki save. Jak coś w razie czego wczytamy, żeby to było, wiecie, bardziej rozsądne. Na szczęście jeszcze nie mam. Super. Jak tak jest, to ja już uwielbiam to. No bo, no co, 20 bryłek rudy to też jest coś. A potem będzie nam brakowało, no to akurat. Skończ ten pawlaninę, co? Dobra, tu nic nie ma. Pogadajmy, to nie mój stąd. Hej, ty! Jednak ziarno prawdy. Ktoś się... ty się rzucasz. To nie było zbyt mocno. Dobra, czyli pewnie będziemy musieli się przejść jeszcze kawałek. Tam do tego magazynu bym wszedł, ale otwieranie zamków takich chyba się jeszcze nie nauczyłem, bo nie mogę nic zrobić, że podchodzi i wzrusza ramionami tylko. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tutaj pewnie będzie kopacz krzyczał, a tu? A jest skrzynka. Mówiłem, będą szybkie save'y dzisiaj bardzo, ze względu na to, żeby nadgonić ten motyw właśnie. Myślałem, że to się skończyło już na Okej. No, tutaj jakby było chociaż 25 rudy, to myślę, że byłoby warto tracić ten wytrych, dlatego też, no,
musicie dzisiaj zrozumieć. Szybkie w save'y wszystkie wczytywanie musi być. O. Czasem się można pomylić. Ale ser i jakieś tam łódko to też jest jakaś kasa. Lepiej o czymś innym. Nikt na mnie nie krzyczy, nikt mnie nie chce bić, więc jest lajcik. Chaty złego nie wejdziemy, do tej chaty też nie wejdziemy. Nikogo nie było, ale no niestety. Hej, ty! Czego z pora udomarnić? Kusik dostaniesz, spadaj działo. No zobaczę. Trzymaj się. To nie mój problem. Pewnie masz rację. To się... Diego to już dawno odkopałem. Ale mam jeszcze pomysł. Pójdziemy zobaczyć, co ma nam do zaoferowania chata. Albo i nie. Od Snafa wiem, co trzeba wziąć. Powiedział. No i super, że dotrzymasz. Mam kolejne 3 porcje. Super. Z tobą pogadamy. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników. Tak, ale nie za darmo. Jak chcę. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. No to jestem uradowany, mam kolejną umiejętność powbijaną. Świetne, świetne, tylko teraz potrzebujemy trochę czasu więcej. Ja bym wziął z nimi PvP, ale ja wiem, że przegram. Wiecie dlaczego wiem, że przegram? Bo ja sobie zapisałem przed tym grę, poszedłem tutaj do nich zobaczyć, co się stanie i oni mają mnie rzeczywiście na kilka hitów. Nawet bym powiedział na więcej niż kilka. Dobra, kopacz. Cień. Dustiego muszę poszukać. To już wiem, że Dustiego muszę poszukać. Chyba. Ale nie wiem, gdzie on jest nawet. Kopacz, kopacz. A, w ogóle jest taki motyw, że usłyszałem, że tą skrzynkę, co tutaj jest, mogę otworzyć i nikt się nie będzie krzyczał na mnie. Musisz. Okej, jeden kopacz poszedł. Tak długo jak. Drugi kopacz poszedł. Zawsze. Tak, to pełne skupienie. O, ty. Ale za dużo mi wytrychów poszło. Za dużo mi wytrychów poszło, dlatego też sobie wczytam ten kawałek, co jest. No bo to jest chyba dobre rozwiązanie. Nie stracimy tyle wytrychów, ile byśmy stracili normalnie. Nie powinieneś wierzyć. A tak jedzie na czysto. Kurde, Władzie pierwsza klasa. Rączka będzie zazdrosna. Myślisz, że to będzie chamskie, jeśli sprzedam u niego ten towar? Chciałbym. Ale nie ma rudy. Ten nic od ciebie nie chce. Dobrze, pójdziemy jeszcze tutaj. Cień, kopacz. Fletcher. Chodzi. Tak? Chyba go znalazł. Co? Gdzie on jest? Innym lepszym. O chol, teraz! Jaki problem? Jestem wi. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Przepuść mnie! On pewnie myślał, że on się obija, ale myślałem, że ten tekst już powiedziałem, ale wiem, on ja go powiedziałem, tylko był taki mankament, że ja wtedy padłem. No i niestety tak wyszło, że no, sami rozumiecie, no jeśli padłem, no to finito. Dobra. Tu jeszcze myślę, że gdzieś można pochodzić, tu już te wszystkie chatki pookradałem. Nie chciałbym być w jego skórze. Zawsze to samo.
Gdzie to może być? Co by dzisiaj jeszcze porobić? Myślę, żeby już się zbliżyć do motywu, wiecie jakiego? Ja tam się nie mieszam. Zapiszę sobie już. Do motywu przyjęcia się do starego obozu albo do jakiegoś innego. Nie, myślę, że stary obóz to będzie dobre rozwiązanie z tego względu, że... Będzie dobre rozwiązanie, zobaczycie. O, teraz powinien Henryk zaatakować. Zaczeka się chyba nie. Słysza, a co? Czego chcesz? Niezły z Atos postawi. Lepiej się do tego nie miesza. Dobra! Facet ma dość. Ojej, ja biedny, jeszcze go orszny z tego co ma. A ma niewykończone miecze, czyli całkiem spoko. Głupota. Hej, ty! Słyszałem, że nie chcesz płacić Bloodwynowi za ochronę. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Bloodwyn zapłacił paru ludziom, żeby cię załatwili. Widziałem, jak rozmawiał z paroma osobami, na przykład z tamtym gościem Herekiem. Bóg wie, kogo jeszcze wynajął. Jeśli chodzi o Hereka, to twoje ostrzeżenie jest nieco spóźnione. Na pewno rozmawiał z kimś jeszcze. Możesz mi wierzyć, uważaj na siebie. Byłem przekonany, że będę miał godnego przeciwnika, a wyszło chyba coś innego. Dobra, Henryk, jeszcze raz się zaczepimy. Znów szukasz kłopotu? Jasne, że ja zawsze szukam kłopotów. Myślisz, że taki twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną? Chcesz dostać w czapę? Cóż, nasz klient, nasz pan. Odłóż broń! Ej, ale przecież nasz klient, nasz pan. Gdzie, czemu uciekasz? Dlaczego uciekasz? Nie uciekaj. Uciekł. To się nazywa nasz klient, nasz pan. Dobra, co by tu jeszcze porobić? Ze względu na to, że... Ile razy? Tu ten krzykacz jest straszny. Z nim coś też jakaś misja była. Lepiej się do tego nie mieszać. Czekaj. Dobra. Nie, z nim już nie chcemy chyba rozmawiać. Cofnijmy się, cofnijmy. I lecimy dalej. Myślę, że teraz pójdziemy zobaczyć tą misję z tymi trzema dupkami, co chcą nas zaatakować. Hej, ty! Dobra, hej, ty! I jednak do wszystkich chat nie można wchodzić, bo jak są widzicie, jest hej ty, hej ty, hej tam. No i tak trochę ty dupy. Ale mniejsza z tym. Tak długo jak mnie to nie dotyczy, nie było zbyt ważne. Bal. Trzymaj się jestem z dala od naszych chat. Kim jesteś? Jestem Bal. Aha. Dobra, to teraz chyba będzie najdziwniejsza rozmowa, jaką kiedykolwiek na razie widzieliście w Gothiku. To znaczy na pewno nie będę starał się z nim gadać ze względu na to, że... Brat jest... Praktycznie wszystko, ale myślałem, że może się dowiem, kogo mam zabrać, że mi podpowie. Ale jak na razie widzę, że oprócz tych podstawowych informacji nie śniących, przygotowujemy się, dlaczego on tu jest, się nic więcej nie dowiem. Ale... A myślę, że gadałem z nim już w jakimś odcinku pierwszym, czy jakoś tak. Dlatego też postanowiłem go tak pominąć bardzo. O, popatrz też, ode mnie coś chce. Nie, to ja od niego coś chciałem, sorry. A ty? Do zobaczenia. Trzymaj. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy pobić się 1 na 3. A co? Grimm. Jest taki serial Grimm. On potwory zabija. Kiedyś oglądałem może 3-4 odcinki. Całkiem fajnie wyglądał, całkiem fajnie zrobione, ale... Jestem gotowy. Zatem do dzieła! Ale szału nie ma. Teraz sobie zapiszę, żeby to było, wiecie, w miarę rozsądne i żebym w razie czego, jakbym padł, to bez problemu mógłbym wstać gdzieś tutaj, gdzie teraz jestem. Pogadajmy. I bym mógł olać Grimma. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ale on zasuwa. Ciekawe, czy sobie dam radę, bo to z trzech będzie mnie atakowało. Tak, wiem, że trzech. Ale już myślę, że powinienem sobie dać radę bez problemu. Oto jesteśmy. Daleko od twojego kumpla Diego. Mam ci przekazać Spoko. Pojedyncza Darek, ok, pierwszy załatwiony. A tamta dwójka co? Uciekła? No to jak zwiali, no to co ja się będę nimi przejmował? Zwiali to zwiali.
Myślałem, że będą bardziej, wiecie, chcieli mnie zaatakować, czy coś, a tu wyszło zupełnie co innego. Okej, no, spoko. Jeszcze kubek mogę ich orsznąć, okraść. Szkoda, że nie miałem zbytnio cennych itemów. Na przykład, nie wiem, pierścień na kolejne 10 siły by się przydał. Okej, tego mogę jeszcze raz zatoc. Tego już zabiłem. A gdzie nasz kolega Grimm? Przed kolejnym pojedynkiem warto by było się najeść. Szybki to nie wiem, czy na surowo dobry pomysł jest, ale okej. O, czekaj, tam ktoś idzie. To co, naokoło pobiegł? O, jak idzie z pałką jeszcze na dodatek. Facet ma dość. Tę pałkę jeszcze zawęcę i jeszcze ci ukradnę chlebek. I poczekam, aż wstaniesz. Nie chcę go dobijać, bo jakbym go dobił, to pewnie może by się jakiś... Znów szuk... Co tu robisz? Szukam ciszy i spokoju. Aha. Nie chciałem go zabijać, bo wiem, że może do czegoś się przydać, a kto wie, jak to będzie dalej wyglądało. No, mów do mnie. Jeszcze pożałujesz. Nieźle mnie sprałeś, stary. To była uczciwa walka, ale już się skończyła. Ty głupcze, chciałeś mnie zwabić w pułapkę. Hej, stary, jedziemy na tym samym wózku. Ja też nie zamierzam ryć pod ziemią do końca moich dni. Dlatego wypełniam polecenia strażników. Ja też chcę dołączyć do obozu. Zresztą sam zasłużyłeś na cały ten bajzel. Dlaczego zadarłeś ze strażnikami? Osobiście nic do ciebie nie mam. To jak będzie? Wojna czy pokój? Niech będzie pokój. Cieszę się, że mogliśmy to sobie wyjaśnić. Najlepiej zapomnijmy o całej sprawie. Od tej chwili jestem po twojej stronie. Gdybyś jeszcze kiedyś wpadł w tarapaty, możesz na mnie liczyć. W końcu jestem ci coś winien. No dobra, no to mniej więcej wiem, co chciałem wiedzieć i myślę, że to będzie... Nikt już nas nie będzie chciał atakować, tak myślę. A jak będzie chciał nas atakować, to go po prostu spierzemy ostro. Ale na razie myślę, że nikt nie powinien się rzucać w naszym kierunku. Pogadałbym z tym naszym koleżką, ale niestety go tu nie ma. Diego, co ty Diego możesz mi powiedzieć? Jak tam rozmawiać? Aha, czyli jeszcze nie mogę po prostu, bo powinno się pojawić, że trzymać się do obozu już, ale niestety jeszcze nie mogę. Lepiej się do tego. Dobra, to ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba ruszyć 4 litery. I orsznąć Korkaloma. Tak, dobrze słyszycie. Mam wytrychów sporo, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tylko teraz będziemy musieli się chyba przejść dosyć szybko do obozu na bagnie. Chociaż chciałbym jeszcze zrobić tą misję z rekrutem, ale ja nie mogę go znaleźć. On gdzieś mi wyparował i tyle. Są same kopacze. Znajdę go na pewno w kolejnym... Ale nie, to nie będę go teraz szukał, bo jak przyłączy się do obozu, to nie będę miał już tej misji, a szkoda. No dobra, mniejsza z tym. Na razie idziemy do obozu na bagnie chyba. Ale jeszcze... Może coś zawęcimy. Szybki save. Innego tutaj na 15 bryłek, trochę jedzonka. No to wczytać i jeszcze polecimy raz z tą samą skrzynką. Już wiem przynajmniej, jak otworzyć. Chyba. Od razu. Okej, wiedziałem. A więc talerzyki i inne syfy można potem sprzedawać bez najmniejszego problemu. Tu już byłem. To już okradłem, ale jestem zły człowiek. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Szakal, nie lubię go. Ale ma fajny toporek i fajną kuszę. O. To się nie nauczą.
dwóch kopaczy się zebrało. Zawsze to... Nie chcę, chciałem z tobą gadać. Czekaj, od razu wiedziałem, że... Hej, ale ty się tu urządzili, widzicie, jaka chałupka? Fajna. Wąt z mojej chaty albo wezwę... Jeszcze drzwi by wstawić i by było cud miód malina. Pogadajmy lepiej. Mamy jeszcze raz szybki save. Pewnie masz rację. Czekaj, lepiej się widzę. No i właśnie tak się traci w strychu. Ale opłaca się wczytać jeszcze raz ze względu na to, że tutaj jest 20 parę bryłek rudy i trochę żarełka. Te takie rzeczy to ja lubię. Co teraz, czy ja pamiętam? To się już nie powtórzy. Pamiętam. Czyli tak naprawdę wyciąga się po 60, po 70 bryłek rudy z takiej jednej skrzynki, jeśli się otworzy. To powolutku lecę. Myślę, że nie dolecę w tym odcinku, bo ten odcinek chyba już całkiem długo trwa. Ale chociaż kawałek przejdę się i będę wiedział co i jak. Stukłem dwóch gości. Trzech. Powinienem czterech, ale czwarty uciekł. Myślę, że rozdział pierwszy zbliża się bardzo szybko ku końcowi, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że przyłączę się do tego starego obozu, ale zrobię sobie jeszcze takiego sejfa, żeby był, wiecie, alternatywą, że gdyby mi się zachciało coś tam robić pod tytułem, no nie wiem, choćby pobawić się w sposób inną drogą, no to myślę, że też mógłbym to zrobić bez problemu, bo na razie tak pirat ze drzwi, myślę, że to co zrobię, to będzie ścieżką starego obozu, a potem zobaczymy co się stanie. No, to będzie dobre rozwiązanie. Ale na razie już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Powiem tak, jakbym grał na modzie, to wcisnąłbym K i już bym był w obozie na bagnie. Ale bym był spadochroniarz straszny. To się strasznie szybko chodziło, pamiętam, jak się używało cheatu. Tylko cheat to nie jest program dodatkowy, tylko cheat to jest kod. O, nie tak jak w Metinie, że macie cheaty, że WHMH i tak dalej. Sami chyba rozumiecie, no jeśli ktoś grał w Gothica, to wie o co kaman. I powiem tak, jak na grę z 2001 roku, to ja i tak jestem bardzo zadowolony z tej grafiki. W ogóle powiem wam, że cały obóz, do którego teraz idziemy, to jest chyba mój najbardziej taki... według mnie najbardziej szalony obóz, bo oni tutaj... wokół nich się praktycznie wszystko kręci, tak? Mam nadzieję, że też niebawem zobaczymy chyba w drugim albo w trzecim rozdziale, jak wybucha magiczna ruda, ale to nie będę zdradzał, spoilerował, ale to wiecie, spoilerowanie w Gothicu to jest jak spoilerowanie pogody. Nieważne co się stanie, i tak nieważne jak pójdzie gracz. Bo teraz jeśli pójdziemy do starego obozu i załatwimy to wszystko, to myślę, że mamy szansę na to, żeby stać się członkami starego obozu, potem strażnikami, może magiem czy kimś, ale trzeba bardzo dużo wbić expa, żeby wszystkie umiejętności sobie szkolić się bezproblemowo. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze pójdę do Gorkaloma, stanę przed kufrem i w następnym odcinku zacznę od tego momentu. Więc to by było na tyle. Jeśli wam się podoba, pamiętaj łapka w górę, komentarz, subskrypcja, bardzo mile widziani. Ne? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No tak, mam nadzieję, że następne będą trochę szybciej niż te do 14 chyba, bo tak jakoś wyjdzie, że dzisiaj jeszcze nagram z 2. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc pozdrawiam serdecznie Team 2 i widzimy się już jutro. Pa, pa.